Uroczyste posiedzenie Senatu, pochód jazzowy, otwarcie wystawy Nad złoto cenniejsze i koncerty to najważniejsze wydarzenia obchodów jubileuszu 70-lecia UMK, które odbyły się w czerwcu. Uroczystości na Starym Mieście rozpoczęły się od nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UMK, który w towarzystwie Orkiestry Wojskowej i Chóru Akademickiego przeszedł pod pomnik Kopernika, gdzie odbyły się obrady. Szanowni Państwo, gdy przed kilkoma miesiącami przygotowywaliśmy plan obchodów 70-lecia naszego uniwersytetu, było dla nas od początku oczywiste, że chcemy świętować ten jubileusz nie tylko we własnym akademickim środowisku, ale wraz z mieszkańcami Torunia i osobami odwiedzającymi nasze miasto. Dlatego właśnie dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie Senatu Toruńskiej Uczelni odbywa się nie w murach uniwersyteckich, ale tu, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, wielkiego astronoma, patrona naszej uczelni. Mikołaj Kopernik nie był tylko badaczem nieba. Był także lekarzem, prawnikiem, archiwistą, kartografem, ekonomistą i tłumaczem pism greckich. Profesor Janusz Małek w wydanej niedawno biografii Kopernika zwraca uwagę na fakt, że współcześni cenili naszego patrona przede wszystkim za jego umiejętności medyczne. I choć znana była jego wszechstronność, mało kto wiedział o jego zainteresowaniach astronomicznych, które dały mu możliwość przejścia do historii. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś tutaj nie tylko ze względu na pomnik naszego patrona. To miejsce jest dla Torunian szczególne. Któż z nas nie umawiał się pod Kopernikiem? Tu zaczynają się i kończą nasze szlaki. Tu ma początek wiele ludzkiego szczęścia, wiele przyjaźni i miłości. Wybór miejsca na nadzwyczajne posiedzenie Senatu jest więc także wyrazem szacunku społeczności akademickiej dla miasta i jego mieszkańców, wyrazem świadomości tego, co uniwersytet zawdzięcza miastu i co miasto zawdzięcza uniwersytetowi. 70 lat naszej uczelni to 70 lat budowania związku z miastem, wspólnego rozwoju i wzajemnego kształtowania. Dla twórców uniwersytetu przybyłych z Wilna, Lwowa, Krakowa, Warszawy, Poznania czy Łodzi, Toruń był wielką niewiadomą. Także Torunianie, wśród których nie brakło znakomitych postaci zaangażowanych w organizację uniwersytetu, nie od razu umieli oswoić się z nową jakością, jaką stanowiła uczelnia. Dla nich uniwersytet był ciałem obcym, tworzonym w dużej części przez ludzi z zewnątrz. Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że dzięki uczelni Toruń stał się znowu miastem wielokulturowym. Wprawdzie nie w sensie narodowościowym jak dawniej, kiedy był domem dla społeczności polskiej, niemieckiej i żydowskiej, ale w sensie koegzystencji rozmaitych tradycji, światopoglądów, zwyczajów, sposobów oceniania i zmieniania rzeczywistości. Taką rolę w życiu swojego miasta pełni uniwersytet do dziś. Studenci i pracownicy przybywają do nas z rozmaitych regionów i środowisk, wpływając istotnie na charakter naszego uniwersytetu i miasta. Przez 70 lat funkcjonowania uniwersytetu nasi pracownicy, studenci i absolwenci akcentowali swoją obecność w najważniejszych momentach naszej historii. Aktywnie uczestniczyli w życiu różnych środowisk, manifestowali przywiązanie do najważniejszych ludzkich wartości. W czerwcu i październiku 1956 roku, w marcu 68 roku, czerwcu 76 roku, sierpniu 80 roku, maju i grudniu 81 roku. Wreszcie w czerwcu 1989 roku. Angażowali się w działalność opozycyjną, współtworzyli Solidarność, niezależne zrzeszenie studentów,
kluby inteligencji katolickiej, duszpasterstwo akademickie czy komitety obywatelskie. Nasi pracownicy zasiadali w ławach Senatu pierwszej kadencji, a nasz pracownik został pierwszym prezydentem Torunia po reaktywowaniu demokratycznego samorządu. Wśród 14 honorowych obywateli Torunia, 5 to pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Szanowni Państwo, 14 czerwca nie jest datą szczególnie znaczącą w historii naszego Uniwersytetu. Takiej szukalibyśmy w marcu 1945 roku, gdy Polski Związek Zachodni rozpoczął oficjalne starania o powołaniu w Toruniu uczelni, lub w kwietniu tego samego roku, gdy do Torunia przyjechała pierwsza grupa pracowników Uniwersytetu Wileńskiego i gdy powstawał Komitet Organizacyjny Uniwersytetu w Toruniu. Albo też w sierpniu, kiedy pierwszy rektor, profesor Ludwik Kolankowski, przywiózł wiadomość o dekrecie Krajowej Rady Narodowej powołującej Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W kalendarium UMK pomiędzy datą 11 czerwca 1945 roku, kiedy to na stanowisko dyrektora Książnicy Miejskiej w zamyśle przyszłej Biblioteki Uniwersyteckiej powołano wileńskiego historyka Stefana Burcharda, a datą 14 lipca, kiedy do Torunia przybyła kolejna duża grupa Wilnian, mamy ponadmiesięczną lukę. Możemy sobie wyobrazić, że 14 czerwca był zwykłym czwartkiem. Taki może zwykły, niezwykły dzień wybraliśmy na dzisiejsze spotkanie. Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć, że budowa i rozwój naszego Uniwersytetu to efekt codziennej, często żmudnej pracy. Uniwersytet nie został nam dany. 70 lat temu tworzyli go od podstaw, na przekór trudnościom. Wspaniali ludzie, torunianie od pokoleń, wspólnie z nowymi obywatelami naszego miasta. Panie i panowie, Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na uroczystym posiedzeniu z okazji 70-lecia uczelni oddaje hołd wszystkim pokoleniom, które tworzyły jej pozycję i siłę. Wyrażamy przekonanie, że czerpiąc inspirację z postaci naszego patrona, my i nasi następcy z powodzeniem będziemy kontynuować te wysiłki z pożytkiem dla wiedzy i społeczeństwa. Dziękuję bardzo. W trakcie uroczystego posiedzenia Senatu odśpiewano pieśń Gaudeamus Igitur. Że UMK to prawie 27 tysięcy studentów, ponad 4 tysiące wszystkich pracowników, 700 profesorów i doktorów habilitowanych. Kształcenie odbywa się na 17 wydziałach i 92 kierunkach. To także 49 kierunków akredytowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną i 21 rodzajów studiów doktoranckich. Dziękuję. Szanowny panie rektorze, wysoki senacie i dostojni goście, gdybym miał wszystkich wymieniać, to bym oczywiście zużył swoje 3 minuty. 70 lat to jest niewiele jak dla uniwersytetu. Jest to jeszcze uniwersytet młody, ale muszę powiedzieć, że kiedy patrzymy na uniwersytety, a jest ich w Polsce 3 razy więcej niż w Wielkiej Brytanii,
Kiedy patrzymy na listę uniwersytetów w ministerstwie, to w pierwszej dziesiątce, jakby nie liczyć, w jakiejkolwiek kategorii, zawsze widzimy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. I uważam, że to jest naprawdę wielki sukces, że chociaż Toruń nie jest takim wielkim ośrodkiem, to jednakże postrzegany jest jako ważne miejsce dla kultury, ważne miejsce dla nauki, ważne miejsce dla edukacji. Pani minister przesłała już list gratulacyjny w czasie inauguracji i udało się nam go odczytać, jak i usłyszeliście państwo wiele słów pochwalnych, więc nie będę teraz się zbytnio nad tym rozwodził, ale cieszę się, że 70 lat minęło i ja miałem w tym swój niewielki udział w ostatnich może 30 latach. Mam nadzieję, że uniwersytet będzie dalej rozkwitał. 70 lat temu świat był dramatycznie inny. I w tej chwili obserwujemy dramatyczne zmiany również, jeśli chodzi o edukację na świecie, więc trzeba bardzo szybko się rozwijać, żeby za nimi nadążyć. Ale jeśli chodzi o przyszłość Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jestem pewien, że wygląda ona bardzo dobrze. Także gratuluję 70-lecia i liczę na wspaniałe kolejne lat 70. Dziękuję. Dekret Rady Ministrów z 24 sierpnia 1945 roku o utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zamykał prawie 550-letnie starania o szkołę wyższą na ziemiach pomorskich. Idea ta kilkakrotnie wydawała się bliska realizacji, ostatni raz w okresie międzywojennym. Ostatecznie jednak uczelnia akademicka zlokalizowana na ziemiach Polski Północnej stała się faktem dopiero w roku zakończenia II wojny światowej. Na rzecz wyższej uczelni na Pomorzu przywoływano wiele argumentów. Szkoła akademicka na ziemiach pomorskich miała wyrównać, choćby częściowo, straty polskiej kultury wynikające z likwidacji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a także Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, tworząc nowe warsztaty pracy dla ich kadry. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, panie i panowie profesorowie, pracownicy naukowi, administracyjni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, drodzy studenci, dostojni goście uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu, szanowni państwo, przynoszę od całego Torunia, od wszystkich mieszkańców naszego miasta słowa uznania i szacunku dla naszej toruńskiej uczelni, dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dla obecnych władz Uniwersytetu, dla pana rektora, Senatu, tej najważniejszej instytucji edukacyjnej i naukowej naszego miasta. To dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbywa się w niecodziennej, jak widzimy, formule i przywołuje same początki toruńskiej wszechnicy. Przeżywamy je tutaj, w samym sercu toruńskiej starówki na rynku staromiejskim. Wraz z gośćmi i obserwatorami tego podniosłego spotkania przyjmuję je jako gest czci społeczności uniwersyteckiej wobec ojców założycieli uniwersytetu. Ale jest to przecież także gest otwartości uczyniony wobec miasta macierzystego uczelni i jego obywateli oraz gości Torunia. To robi ogromne wrażenie. Dziękuję za tą inicjatywę i za to, że w tak uroczysty sposób spotykamy się w tym miejscu. Panie i panowie, ci, którzy w minionych 70 latach byli w jakikolwiek sposób związani z Toruńskim Uniwersytetem, mogą dziś patrzeć na to dostojne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z wdzięcznością, ale i także z wzruszeniem. Dotyczy to nas wszystkich, a więc absolwentów, a także nauczycieli akademickich, naukowców, pracowników administracyjnych. Wraz z państwem oni i cały Toruń spoglądają dziś dzięki inicjatywie spotkania w tym miejscu właśnie, na pobliski pomnik Mikołaja Kopernika, a więc także na zamkniętą w jego postaci, w jego symbolu pomnikowym kopernikańską tradycję, która określa wizerunek, prestiż i najlepsze standardy uprawiania nauki w Toruniu. W tej tradycji odnajdujemy walory dalekowzrocznego zamysłu profesorów, którzy po wojnie potrafili w naszym mieście powołać długo wyczekiwaną uczelnię. Odnajdujemy jednak również entuzjazm i starania ich następców, a więc przede wszystkim współczesnego pokolenia, które ma okazję przeżywać od lutego 2015 roku szereg wydarzeń jubileuszu 70-lecia UMK.
Pozdrawiam całą społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pozdrawiam szczególnych gości uroczystego posiedzenia Senatu, a więc osoby, którym zostaną dziś nadane tytuły honorowego profesora UMK oraz ambasadora Uniwersytetu. Myślę, że tymi podniosłymi akcentami odnawiamy wszystkie najlepsze nadzieje i oczekiwania profesorów oraz studentów, którzy 70 lat temu ogłosili, że Toruń stał się miastem uniwersyteckim. Takim miastem jest dzisiaj i takim będzie po wszechczasy. Droga UMK przez półwiecze nie była łatwa, nie brakowało na niej sytuacji dramatycznych i nie wynikało to tylko z faktu, iż nową uczelnię trzeba było pod każdym względem budować od podstaw. Biorąc pod uwagę sytuację organizacyjną, materialną, naukową i dydaktyczną, w 70-letnich dziejach UMK można wyodrębnić kilka okresów, zbieżnych częściowo z powikłanym rytmem polityki naukowej w Polsce. Z okazji 70. rocznicy powstania Uniwersytetu pani wojewoda skierowała list do przedstawicieli Uniwersytetu. Wysoki Senacie, Magnificencjo Rektorze, Szanowna Społeczności Akademicka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości 70-lecia toruńskiej Alma Mater, która od początku swego istnienia pielęgnuje najlepsze tradycje uniwersytetów Stefana Batorego i Jana Kazimierza, a także dorobek uczonych, którzy po wojnie znaleźli swoje miejsce w Toruniu. Współczesne osiągnięcia badawcze i dydaktyczne toruńskiej uczelni decydują o jej znakomitym miejscu wśród szkół wyższych w Polsce. Jest to najlepsze świadectwo troski środowiska naukowego o właściwy poziom kształcenia i upowszechnianie najnowszych zdobyczy nauki. Uniwersytecki jubileusz to także okazja do refleksji nad znaczeniem nauki i szkolnictwa wyższego jako podstawy rozwoju cywilizacyjnego. Wypełniając misję poznania naukowego i przekazywania wiedzy na wysokim poziomie, toruńska uczelnia wyznacza wymagające standardy kulturotwórcze i spełnia życiowe aspiracje nie tylko mieszkańców naszego województwa. Wspólnocie Akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika życzę, aby rozwijała się pomyślnie i czerpała z najlepszych wzorców oraz niezbywalnych wartości, pozostając otwarta na nowe wyzwania. Życzę również, aby Toruński Uniwersytet był miejscem propagowania kultury i myśli twórczej, jak najlepiej służącym wspólnemu dobru. Niech w następnych latach nie zabraknie sukcesów i dokonań przynoszących chlubę polskiej nauce i tym, którzy ją tworzą. Z wyrazami najwyższego szacunku podpisała Ewa Mez, wojewoda kujawsko-pomorski. Ja jako absolwent tej uczelni i mieszkaniec Torunia podwajam te życzenia, życzę wszystkiego naj. W ostatnich latach, mimo kłopotów finansowych, udało się na UMK przeprowadzić wiele inwestycji. Zostało oddane do użytku Collegium Humanisticum, nowoczesna siedziba Wydziału Nauk Historycznych, natomiast Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej powiększył się o jedyne w Polsce Centrum Optyki Kwantowej. Zakończyła się też budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i rozbudowa Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki od nowa. W 2013 roku oddane zostały do użytku Uniwersyteckie Centrum Sportowe. Panie Rektorze, Wysoki Senacie, wszyscy wielce szanowni goście. Chciałbym z kolei w imieniu wszystkich mieszkańców naszego pięknego województwa kujawsko-pomorskiego wpierw pogratulować tej 70. rocznicy trwania na straży prawdy, nauki, wiedzy i kształcenia, edukacji wśród mieszkańców naszego regionu. To rzeczywiście najważniejsza, największa, ale i najważniejsza instytucja w naszym regionie. Bez niej województwo po prostu nie mogłoby istnieć. Jesteście chlubą na mapie naszego kraju, Europy. Możemy szczycić się gdziekolwiek jedziemy, zawsze imieniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jesteście z jednej strony godnymi spadkobiercami Uniwersytetu Wileńskiego, ale również imienia Mikołaja Kopernika, który zasługuje na to, aby chwalić właśnie w ten sposób jego wspaniałe imię. Chciałbym również życzyć, aby ta
pasca rozwoju, ten kierunek, który uniwersytet przyjął, najwyższych standardów, osiągania najwyższych standardów, był w codziennej waszej pracy, jakże niejednokrotnie trudnej, niejednokrotnie niedocenianej, niejednokrotnie niezauważanej, jednak był kontynuowany. Jesteście solą naszej ziemi i jako marszałek województwa chciałbym nie tylko życzyć państwu i sobie, ale również dać gwarancję, że jak dotąd będziemy przykładać najwyższą wagę do współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Nigdy nie zabraknie ani naszego zaangażowania finansowego, ani też organizacyjnego, żeby wspierać wszystko to, co na co dzień stanowi o waszej sile. Jeszcze raz chciałbym pogratulować i życzyć kolejnych pięknych jubileuszy, wspaniałych osiągnięć naukowych, badawczych, jak również wspaniałych studentów, kolejnych pokoleń młodych ludzi, którzy opuszczając mury tej uczelni będą kształtować przyszłość naszego regionu. Wszystkiego dobrego. W czasie posiedzenia Senatu odbyło się też wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień. Po raz pierwszy nadane zostały tytuły honorowych profesorów UMK, które będą otrzymywać rokrocznie pracownicy, szczególnie zasłużeni dla uczelni. W tym roku zostali nimi uhonorowani emerytowani profesorowie Andrzej Kus z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Ryszard Łaszewski z Wydziału Prawa i Administracji oraz Włodzimierz Wincławski z Wydziału Humanistycznego. Senat naszej uczelni w 2013 roku ustanowił tytuł honorowego profesora UMK. Tytuł ten jest przyznawany odchodzącemu na emeryturę profesorowi, który w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju uniwersytetu albo przysporzył mu dobrego imienia. Podczas tegorocznego święta uniwersytetu otrzymanego wyróżnienia ze względów osobistych nie mógł odebrać profesor Włodzimierz Wincławski. Dziś pan profesor jest z nami. O wręczenie tytułu honorowego profesora UMK proszę pana rektora, profesora Andrzeja Tretyna, a pana profesora Włodzimierza Wincławskiego proszę o podejście. Wręczona statuetka została zaprojektowana przez pana Stanisława Kośmińskiego, najlepszego absolwenta UMK w roku akademickim 2012-2013. Tegoroczne święto Uniwersytetu zainaugurowało również nową inicjatywę władz UMK, nadawania tytułu ambasadora UMK znanym absolwentom, którzy wspierają uczelnię i dbają o jej dobre imię. W grupie pierwszych ambasadorów znaleźli się Piotr Całbecki, Michał Jagodziński, Grzegorz Karpiński, Janina Ochojska, Zbigniew Ostrowski, Stanisław Rakowicz, Anna Sobecka, Wojciech Sobieszak, Janusz Leon Wiśniewski, Maciej Wiśniewski, Tomasz Zaboklicki oraz Michał Zaleski. Dzisiejsza uroczystość to także niepowtarzalna okazja do wręczenia po raz drugi w historii naszego uniwersytetu tytułów honorowego ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To tytuł nadawany osobom promującym uniwersytet w swojej codziennej działalności. Ambasadorowie otrzymują dyplom ambasadora UMK oraz pamiątkowe koszulki i szal z logo jubileuszowym. Ci z laureatów, którzy nie mają jeszcze karty absolwenta UMK, również za chwilę je otrzymają. W dniu dzisiejszym tytuły honorowego absolwenta odbiorą także osoby, które nie mogły zrobić tego w trakcie tegorocznego święta uniwersytetu, kiedy to po raz pierwszy nadawano to wyjątkowe wyróżnienie. Proszę o podejście laureatów. Pana Piotra Całbeckiego, pana Zbigniewa Fiderewicza, pana Mariusza Lubomskiego, pana profesora Jacka Piszczka, pana Wojciecha Sobieszaka, panią Annę Sobecką oraz pana Michała Wojtczaka. Wyróżnienie otrzymali także pan Bogdan Hołownia oraz Sławomir Wierzcholski, którzy nie mogli być teraz z nami, ale odbiorą to wyróżnienie dzisiaj podczas plenerowego koncertu na Rynku Staromiejskim, a także pan Jacek Jelka, który nie mógł być dzisiaj obecny. Tytuły ambasadora są przyznawane osobom, które nie są pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, są jednak absolwentami Uniwersytetu lub Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Odniosły znaczące sukcesy w nauce, kulturze, polityce albo działalności gospodarczej oraz promują uniwersytet w swojej codziennej działalności.
W ramach obchodów 70-lecia UMK przeszedł przez miasto też jubileuszowy pochód jazzowy. Później na rynku staromiejskim usłyszeliśmy koncert jazzowy, zaplanowano występy muzyków związanych z toruńską uczelnią. Zagrali Tortilla, Mariusz Lubomski, Paraliż Band, Tomasz Organek, Czaku oraz Sławek Wierzcholski.